Natomiast wydaje mi się, że być może w przyszłym życiu moja dusza będzie może w innej osobie, może nie będę kobietą. Mam kolejne nowe pomysły, myślę, no nie chcę tutaj zdradzać jeszcze planu, bo są to jakieś tam moją tajemnicą, natomiast myślę jeszcze o rozszerzeniu swoich działań. Sukces, jaki osiągnąłem, dał mi poczucie własnej wartości. Że nie wstydzę się tego, co robię, że nie wstydzę się tekstów, jakie piszę, nie wstydzę się tego, że jestem Polakiem. I no, takie dowartościowanie po prostu przede wszystkim. Bara, 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 riki, tiki, tak. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Bara, 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 riki, tiki, tak. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Proszę Państwa, czy to komuś szkodzi? Ja myślę, że to nikomu nie szkodzi. Bo jeśli naturalna potrzeba jest taka, żeby nie mieć kontaktu żywego z tą muzyką, to nie trzeba go mieć. Ale nie można być do końca chyba hipokrytą i udawać, że tego zjawiska po prostu nie ma. Ono jest. Cały świat zatańczy, jak tego pragniesz sam. Na nas czeka kraj, nasz prywatny mamy raj. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy żyć. Tu zawsze słońca blask towarzyszy w drodze nam. Ten świat jest naszym rajem, tylko tutaj chcemy żyć. Tu się zatrzymał czas, nie jest ważne nic. W tej chwili znajdujemy się nad jeziorem Rajgrodzkim, nad którym jest położony motyl Raj, który wybudowałem od podstaw. Naprzeciw, po drugiej stronie jeziora jest Góra Zamkowa. W XII wieku tam mieszkało plemię Jaćwingu, był gród Raj, dlatego zapożyczyłem to nazwę z nazwy historycznej. Poza tym zorganizowałem po byłej restauracji GS-u Jaświżance Najklub Gród, w którym od 15 lipca 1995 zorganizowałem disco polo, zabawy disco polo, które w tej chwili cieszą się dużym powodzeniem. I zaczynamy klaskać, kochani! Drugi tańko! Niech żyje wolność i swoboda, i dziewczyna nasza młoda, a zaczyna to się tak. Mazurkiem szopenowskim powitać nowy dzień i śpiewać pełną piersią wolności miły smak. Nazywam się Danuta Czajkowska, pracuję w motelu Raj jako barmanka. Ja lubię chodzić po prostu na dyskoteki disco polo. Tu wiara jest ostoją, jakiej nie zna cały świat. To dla nas jest ten kraj, słowiański mały raj. Nazywam się Barbara Radykowska, jestem mieszkanką Rejgrodu. Pracuję w sklepie spożywczym Market. Bardzo lubię słuchać disco polo, ponieważ są piosenki bardzo skoczne i no... Takie miłe dla ucha. I za chwilę wszyscy razem robimy let's go! Uwaga! Let's go! I teraz ja chcę widzieć, jak wszyscy klaszczą. Nikt się nie może opijać. Wszyscy dokładnie, tak żeby nas było w Gdańsku słychać. No i nie ma, kochani, siły. Była przerwa, odpoczęliśmy. A teraz znowu! Go!